Teraz sobie megrabie. Będzie afera. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Idziemy na zwarcie. A co tam? E, systemy prowizyjne mogą rozłożyć firmę. I ludzi w niej pracujących, handlowców w szczególności. To wizje i premie są bez sensu. No, będzie kontrowersyjnie, bo będzie o prowizjach, o pieniądzach, o premiach będzie. Ale najpierw y, pewna sprawa. Organizacyjna Otóż, yy, bo widzę, że popełniam chyba błąd czy znaczy na pewno popełniam błąd To nie jeden Napisał do mnie widz z pretensją i krytyką Gość pisze tak nie więcej, panie Kalski Pan nie wie co robi Bo raz pan mówi o handlowcach, kieruje pan przekaz do handlowców Raz, innym razem mówi pan o marketingu yy, Innym razem jakby doradzał pan Szefom, zarządom firm Taka perspektywa zarządcza A czasami nawet mądrze się pan o rekrutacji no tak pan napisał, ale nie stwierdził, że ten nie ma pretensji co do treści, że ta treść jest bez sensu, jednak stwierdził, że chyba lepiej będzie zdecydować się do kogo przekaz kieruje. Lepiej konkretnie napisał określić się do kogo to jest, bo tak to jakoś jest nielogiczne i on nie wie o co chodzi za bardzo. No co, no facet ma rację, nie ma co tu dyskutować, bo to są fakty, tak jest, mam prawo tak myśleć. A być może ja tego nie przemyślałem, a być może przemyślałem i tak właśnie ma być. Dobrze, powiem tak, nie zmienię trudno, tak będzie, pomimo tego, że być może komuś to się nie podoba. Bo powód jest jeden, to, co robię i robimy w ogóle w firmie, polega na tym, że zawsze patrzymy na szeroko na firmy na przedsiębiorstwa, e, bo na biznes w ogóle i zwracamy uwagę na różne szczegóły, bo firma to organizm, gdzie poszczególne elementy wpływają na siebie. Ale, żeby nie zostawiać Pana z niczym, to zoptymalizuję to w taki sposób, że za każdym razem w opisie odcinka będzie informacja, do kogo jest kierowany materiał, aby Pan nie był wprowadzany w błąd. Więc, Panie Widzu, mam nadzieję, że problem krytyczny został rozwiązany. Dziś powiem dodatkowo to jeszcze, do kogo jest kierowany, ponieważ będzie afera, będzie kontrowersyjnie. A więc, jeśli jesteś handlowcem, nie jest dla Ciebie nie oglądaj, wyłącz, uciekaj gdzie indziej bo będzie o premiach, o prowizjach czyli o tym, jak systemy prowizyjne mogą niszczyć firmy, będzie o twoich pieniądzach to lepiej nie słuchaj tego jak mogą niszczyć firmy i ludzi, i jak tego unikać podcast kierowany jest do szefów, do osób zarządzających do tych, którzy systemy właśnie prowizyjne ustalają dobrze Ustawę na początek tak, że idealny świat nie istnieje idealnego rozwiązania systemów prowizyjnych nie ma Chociaż na przykład w salonach Apple, tych prawdziwych salonach, których w Polsce nie ma, e, no premii i prowizji za, za sprzedaż, bo ja z tego punktu widzenia zawsze mówię, no nie ma. Nie istnieją. A co istnieje? Istnieją wysokie wynagrodzenia stałe i ogromne wymagania co do jakości pracy. Powtórzę, co do jakości pracy, ale nie wartości sprzedaży jakichś parametrów z nią związanych. Ludzie tam pracujący nie mają prawa nic sprzedawać. Oferować, argumentować, przekonywać, nagabywać, nic z tych rzeczy. Oni mają tylko razem z klientami odkrywać świat Apple. I badani są cały czas czy pracują według tego standardu, czy znaczy odkrywają. Jeśli ktoś odkryje, że doradca namawia kogoś do zakupu, straci część wynagrodzenia, albo przegonią go, po prostu i tyle. Czujesz tę sytuację? Dziwne, prawda? No, nie, nie jest to dziwne. To idealne rozwiązanie dla tej marki, dla tej firmy, dla tego modelu sprzedaży i dla ich pozycji. Dlaczego? Ponieważ oni nie mają problemów ze sprzedażą. Wystarczy, że doradcy będą pokazywać świat Apple i koniec odkrywać z klientami, jakie to piękne. No, piękne, ale tylko w tym miejscu. Wystarczy, że doradcy będą pokazywać świat Apple. Cudowne. Nie istnieje idealny system wynagradzania, ale istnieją idealne dla konkretnych sytuacji, konkretnych firm. Dla konkretnych sytuacji w firmach. Dlatego systemy wynagradzania działające w jednej firmie idealnie, przeniesione do drugiej działać nie muszą wcale. Albo będą działać źle. Systemy wynagradzania, system wynagradzania ma wspierać to, co firma chce osiągać. Jeśli to jest pod konkretną sytuację zawsze. Jeśli tak o tym pomyślisz, dojdziesz do wniosku, że sytuacja Apple jest idealna dla Apple, ale tylko dla Apple. Możesz też wywnioskować nawet, że w Polsce są dziesiątki firm, no jest wiele firm, które stosują podobne rozwiązania i działają o wiele lepiej niż przy zastosowaniu tradycyjnego, prowizyjnego, premiowego systemu. Sam znam kilka takich i handlowcy, doradcy nie mają z tym zupełnie problemu. Są zmotywowani, efektywni przy zastosowaniu wręcz odwrotnego systemu wynagradzania. Czyli takiego, że masz wysokie wynagrodzenie z góry, jakby płacone, ale masz osiągać określone wskaźniki. Jeśli nie osiągasz, możesz mieć zmniejszone wynagrodzenie, ale zanim to się stanie, otrzymujesz pełne wsparcie, pomoc, bo pracodawca chce, abyś dużo zarabiał. I pomoże Ci w tym pod warunkiem, że starasz się, uczysz, angażujesz, zależy ci. Znam kilka takich firm handlowych, które działają dokładnie w ten sposób i mają niesamowitą skuteczność sprzedażową. Ludzie czekają w kolejce, aż się tam zwolni miejsce jakieś w, 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 do pracy. I problemów z rekrutacją też nie mają, bo ludzie sami się zgłaszają. Ale do tego typu rozwiązań trzeba dorosnąć i stworzyć kulturę organizacyjną z ludźmi pracującymi na wysokim poziomie. Odpowiedzialność. I takich firm jest niewiele. Najczęściej stosowane rozwiązanie pochodzi wręcz wprost z przedpotopowych czasów, czyli z lat 90. I polega na tym, że masz podstawy, chłopie, jakiś plan na coś i lecisz. Staraj się. Zdobywaj. Osiągniesz plan, masz prowizję. Nie osiągniesz, to nie masz. Amen. No to, to, to takie coś może być totalnie demotywujące na dłuższą metę, i dziś. W większości może sprawiać kłopoty zamiast je rozwiązywać. A najgorsze ze wszystkiego są premie i prowizje za tak zwaną marżę uzyskaną. Czyli jest plan na wypracowanie jakiejś wartości marży. Kropka. To jest dramat i przeraża mnie, w jak dużej ilości firm jest to jakie szkody to wyrządza wtedy, kiedy handlowcy za wszelką cenę chcą dociągnąć plan, tak zwanej marży ilościowej. Ile tej marży masz wypracować? Czyli sprzedają co się da, byle komu, z maksymalnymi ratami, pod koniec miesiąca z reguły. Aby co? Aby wykonać plan. Jaki? No miesięczny, bo ten miesiąc jest najważniejszy dla nich. No i to jest dramat. Jak zniszczyć firmę? No właśnie tak. Ustal plan na uzyskanie wartości marży, czyli nieważne co sprzedają i jak, byle tylko marża miesięczna się zgadzała. To jest plan idealny na zniszczenie swojej firmy w dłuższej perspektywie i handlowców w nich pracujących. Nieco mniejszym dramatem jest ustawienie planu na cel tak zwany ilościowy, czyli na sprzedaż ogółem, wartościowo, tak? To też dramat. No nieco mniejszy, ale dramat. Nie będę opowiadał, dlaczego tak to bardzo złe rozwiązanie jest. Pokażę, jak według mnie powinno się budować systemy prowizyjne, premiowe. I słuchając tego podcastu, tego materiału, prawdopodobnie odkryjesz, dlaczego te wymienione wcześniej są tak dramatyczne, złe i niebezpieczne. Popatrz. Przede wszystkim premia i prowizje powinny być za coś, za osiąganie czegoś. Czasami zdarza się, że premie naliczane są zawsze i wtedy nie stają się premiami, tylko standardowym wynagrodzeniem oczekiwanym co miesiąc. I to jest błąd, bo rodzą roszczenia, podwyżek, bo nagroda stała się codziennością. Premia, prowizja musi być za coś, za osiąganie czegoś, za efekty, za wysiłek ponad i tylko za to powinny być wypłacane. Dalej popatrz. E, na system prowizyjny, jak na sposób kupowania efektów pracy. Zastanów się, jakie efekty chcesz, aby się pojawiały, i te nagradzaj, jakby kupuj od swoich pracowników. Tylko jeśli ograniczysz to do marży jednej wartościowej w miesiącu, to niszczysz ludzi i firmę, bo to jest za mało, stanowczo za mało. Przecież Twoja firma nie działa do końca tego jednego miesiąca, potem jest miesiąc kolejny, taka niespodzianka. Dwa, nawet kwartał jest, rok. Jest kolejny. I co? Naprawdę zależy Ci tylko, aby Twoi pracownicy skupiali się na osiągnięciu planu miesięcznego w jednym miesiącu, dożynając tą końcówkę miesiąca? To nie jest logiczne. Dalej. Z pewnością zależy Ci na pozyskiwaniu nowych klientów, a więc jeśli tak jest, to płać za nowych klientów ekstra. Kupuj tą aktywność. Wprowadź warunek premiowy, na przykład, e, e, za to, że handlowiec pozyska określoną ilość nowych klientów w jakimś okresie. Nie płać całości premii za ilość czy za marżę wypracowaną. Wprowadź choć jeden jakiś dodatkowy wskaźnik, jakiś współczynnik, na przykład nowy klient. Kolejna rzecz. Przecież twoja sprzedaż nie jest taka sama. Z pewnością. Handlowcy mogą sprzedawać na przykład na wyższej marży lub na niższej, większej ilości czegoś lub mniejszej ilości czegoś. Przecież jeśli masz szeroki asortyment, to nie na każdym produkcie zależy ci dokładnie tak samo. Są produkty, które chcesz, aby się sprzedawały bardziej. I są takie, które sprzedają się łatwo. Więc nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka, na przykład marży lub ilości. Nie wrzucaj wszystkiego. Bo to, na czym Ci zależy, sprzedawać się w wcale nie musi. Nawet nie będzie. Być może zależy Ci na przykład na jakości pracy z klientem, na powtarzalności zakupów danego klienta. Na powrotach lub na poleceniach lub w dobrych opiniach, na czymkolwiek. No to uzależni część chociaż premii, prowizji od tak zwanej jakościówki, od jakichś wskaźników jakościowych, na przykład tych, które usłyszałeś. Jeśli masz tylko worek marży lub ilości czegoś sprzedanego, to handlowcy mogą zupełnie nie dbać o jakość, chociaż będziecie o tym rozmawiać, ale nie będą dbać. Popatrz, nie po to zatrudnia się handlowców, aby sprzedawali to, co chcą, lub to, co potrafią, lub to, co im wychodzi, lub to czego chcą klienci. Handlowców masz po to, aby sprzedawali to, czego ty chcesz. To, co ty chcesz, żeby się sprzedawało. A systemy prowizyjne, premiowe są narzędziem do kierowania sprzedażą, do wpływania na sprzedaż, aby w większym stopniu sprzedawali to, na czym zależy tobie. Dalej. Jakąś totalną głupotą jest ustalanie stałego w ogóle systemu wynagradzania. Natomiast w firmach państwowych tak jest. No, są ustalenia jakieś związkowe, grupowe i to i tak działa latami. No, ale to jest jak kajdany. To jest jak betonowe jakieś obciążenie, bo tracić w ten sposób możliwości kierowania sprzedażą. No, chyba że wiesz, że przez lata nic się nie zmieni w Twojej firmie, na Twoim rynku. No, jeśli wierzysz w to, że nic się nie zmieni, że jest to możliwe, no to tak, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy gdzieś, gdziekolwiek? No raczej nie. Nigdzie. Wprowadzenie stałego systemu wynagrodzeń prowizyjnych, wynagrodzeń prowizyjnych, to samo ograniczenie, to samo okaleczenie się. Dodatkowo przyzwyczajasz pracowników do powtarzalności, do stałości, a tego nie ma w normalnym świecie. Sytuacje mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Im bardziej uelastycznisz system, wypracujesz, tym większe możliwości i większe możliwości masz korygowania sprzedaży w razie potrzeby. Uczysz też w ten sposób pracowników zmienności. Uczysz myślenia, uczysz kombinowania, czyli pracy takiej, jaką masz pewnie ty, jako właściciel firmy. Jeśli ulegniesz zespołowi, pracownikom i zagwarantujesz im pewną stałość, pewne bezpieczeństwo i stałość, na przykład sposobu wynagradzania, to możesz być pewien, że to cię będzie ograniczać prędzej czy później. Yy. I tyle. Przykład pewnego rozwiązania w sporej firmie handlowej. To dosyć skomplikowany system, akurat, ale idealnie uszyty do specyfiki tej firmy. Bo ja powiem tylko o takich parametrach tego systemu i Popatrz, jak to może być skonstruowane. Hmm. jakie efekty ma osiągać handlowiec? Tak? Co ma robić i za co ma płacone? Parametr numer jeden. To oczywiście wartość trzeba, że ogółem. Tak? Jest plan i to trzeba zrobić. Plany są miesięczne, ale ustalam nas na kwartał. A po kwartale plany się zmieniają na następny kwartał. Parametr drugi to marża. Oczywiście, handlowiec zrobił plan wartościowy z pierwszego punktu. Ale warunek jest taki, że średni rabat na całości transakcji nie może być większy niż 10%. To dlatego jest, aby nie szukali tylko dużych klientów, bo przy dużych będą przekraczać ten rabat. Oni muszą mieć i dużych, i jakiś procent mniejszych, żeby się w średniej zmieścić, bo walczymy o rentowność, o marżę. Parametr numer 3 to jest udział produktowy. Firma akurat ta ma takie trzy grupy produktowe. Klienci mogą oczywiście kupować tylko z jednej grupy. Jak będą chcieli, uprą się, no to wiadomo. Ale handlowiec otrzymuje premię, jeśli udział w sprzedaży grupy A jest co najmniej 50% w całości jego sprzedaży. Udział grupy B jest 30%, a udział grupy C 20%. Dodam, że grupa C to produkty najdroższe. I chodzi o to, aby handlowcy nie sprzedawali tylko tanich produktów. No ale to też nie koniec, bo... Teraz najlepsze. 90% klientów każdego handlowca musi kupować produkty z trzech grup. Czyli tylko 10% może zostawić sobie na tą jedną grupę, którą z tych trzech. No chodzi, żeby wszystko sprzedawali wszystkim. No i teraz, tak, jeśli tego nie ma, jeśli handlowiec znalazł sobie klientów, którzy tylko z jednej albo z dwóch grup kupują i nie umie tego zmienić, wpłynąć, no to premia obniżona jest i to znacznie, bo nie ma parametru jakościowego jej pracy, bo, jego pracy, bo to. Jest parametr właśnie jakościowy. Parametr numer cztery. Jest takie pojęcie jak martwy stok. Stare produkty, każdy je ma, jakaś firma handlowa, no zawsze coś tam zalega. No i to jest taki trochę bonus malus. Stare produkty, e, każdy handlowiec musi w danym okresie wyprzedać określoną ilość e, minimalną. Musi to sprzedać komukolwiek, to nieważne. Ale ta sprzedaż nie bliża się do wszystkich innych parametrów. To jest taki obowiązek, po prostu bonus, malus. Musisz to zrobić, po prostu nie zrobisz? Premia baba. Parametr 5. Najważniejszy z perspektywy rozwoju firmy. Nowy klient. Masz mieć jednego nowego klienta miesięcznie, ale nie jakiegoś tam sobie znaleźć, znalazłem sobie, kogo mi się udało. Masz. Wybranego z listy tych, których firma chce pozyskać Bo mają plan strategiczny I mają określone firmy, które chcieliby pozyskać I z tej listy mogą pozyskać I tutaj nie chodzi o jeden zakup Jakieś tam czapkę śliwek raz kupił i tyle No nie To ma być kupowane przez kwartał Ma się powtarzać Wtedy otrzymujesz ekstra I to naprawdę pokaźną premię Za każdego nowego klienta, który przez 3 miesiące Kupował regularnie No i tak handlowcy, którzy sobie z tym radzą W tej firmie Zarabiają po 30-35 tysięcy złotych miesięcznie. A ci, którzy sobie nie radzą, zarabiają po 10 tysięcy. Ale tacy są usuwani po dwóch, trzech miesiącach. Dlaczego? Ponieważ firma chce, aby wszyscy handlowcy zarabiali w tym systemie właśnie po około 30 tysięcy złotych. To wtedy firma wie, że firma rośnie i ma pieniądze i zyski. Tak skonstruowany system powoduje, że im więcej zarabiają handlowcy w tym systemie, tym lepiej dla firmy jest. Kropka. Wszystkie statki płyną w jednym kierunku. Jest jeszcze coś w tej firmie, coś długoterminowego, żeby dawało pewien dystans pracy, tak? To jest premia roczna. Jeśli twoja sprzedaż sumaryczna wzrasta, tego handlowca, rok do roku, akurat w tym okresie, kiedy pracowaliśmy z nimi, to było 8% założone, z zachowaniem parametrów jakościowych wszystkich, ale w skali rok do roku, to otrzymasz dodatkową średnią pensję miesięczną, czyli 13 razy 30 tysięcy. Fajnie, nie? To mądrzy ludzie są. Rok mniej więcej oni to wdrażali. Trochę tam pomagaliśmy tym, rysowaliśmy to im, wszystko tłumaczyliśmy, przekonywaliśmy też, ale oni to sami sobie powdrażali potem. No to i mniej więcej po roku zatrybiło. No marodzili kandowcy nie chcieli, ale potem jakby przekonali się, że to, jest, że to jest sposób. I to na profesjonalną pracę na wysokim poziomie, na fantastyczne pieniądze i na bezpieczeństwo tak naprawdę swoje. Jeżeli pracujesz na tym poziomie kompetencji, tym poziomie obszarów aktywności swojej. Dobrze. I handlowcy w końcu zaskoczyli po jakimś czasie i po roku system działał idealnie i wszyscy byli top. Wygląda to na skomplikow, jako jak, jakby było bardzo skomplikowane, ale jak się temu przyjrzysz, to takie nie jest. To jest idealnie wpasowane, jest to, czego firma potrzebuje, czego chce. I to realizują zamiast pitoli, że jest ciężko. Ciężko jest pracownikom na poziomie ekspedienta lub e, sprzedawcy, ale handlowcom to kłopotu nie sprawia. To jest ekspedient, sprzedawca i handlowiec. Pamiętaj, systemy prowizyjne i premiowe są dla ciebie, jako zarządcy firmy, właściciela, dyrektora handlowego, a nie dla handlowców. Ustala je tak, aby wspomagały cele firmy i nie usypiały ludzi, którzy pracują na tych systemach, czyli handlowców. Systemy prowizyjne to narzędzie do kupowania aktywności handlowców, aby skupiali się na tym, czego potrzebuje firma. Bo nie po to zatrudniasz handlowców, aby robili to, co im wychodzi, to, co chcą robić, lub to, czego chcą ich klienci. Handlowców zatrudniasz po to, aby robili to, co potrzebne jest dla firmy. I tak masz ich kierować. Między innymi systemem prowizyjnym. Płacąc prowizję, kupujesz ich aktywność, taką, jaką potrzebujesz najbardziej. I na deser coś ekstra, akurat o systemach prowizyjnych coś jeszcze. W wielu firmach wprowadzaliśmy, rekomendowaliśmy, prosiliśmy, błagaliśmy, szantażowaliśmy, a w niektórych się to udało zrobić, aby wprowadzić premię za pomysły, aby kupić mózgi ludzi w firmie. Po prostu, obojętnie kto, jeśli wpadnie na jakiś pomysł, który pomaga firmie, otrzymuje ekstra premię. To może być pani sprzątaczka, która wpadnie na pomysł, jak oszczędzić na środkach chemicznych. Albo recepcjonistka, która wymyśli jakiś sposób reklamy, albo sposób sprzedaży. To też się zdarzyło. Obojętnie kto, obojętnie co, ale jeśli to jest korzystne dla firmy i zostanie ocenione pozytywnie i wdrożone, osoba, która to wymyśliła, dostaje woreczek pieniędzy. Dobry woreczek. To fantastyczne narzędzie do aktywowania ludzi. To nie stanie się z dnia na dzień, ale warto to robić. Lepiej korzystać z wielu głów, z wielu mózgów niż tylko z własnej. Polecam, przemyśl to: czy czasami system prowizyjny nie hamuje Twojej firmy, czy czasami nie demotywuje pracowników, zamiast być nagrodą za efekty, za sukces, to może demotywować. To nie jest trudne. O ile przemyślisz i podejmiesz decyzję i nie ulegniesz presji tych, którzy te pieniądze mają zarabiać, a nie dostawać. Okej. Okay. po tym podcaście handlowcy się na mnie wkurzą, ale zadam, trudno. Paradoksalnie takie systemy powodują, że handlowcy też mają wyzwania, uczą się i pieniądze dowiadują się w prosty sposób, że pieniądze nie rosną na drzewach i że trzeba je po prostu zarabiać. No dobra. E, to tyle, jeśli chodzi o systemach prowizyjnych. Wiadomo, pieniądze dziś nie są najważniejsze. Tak niektórzy mówią, zwłaszcza młodzi. One po prostu muszą być. I dla tych ludzi liczą się inne wartości w pracy. No tak, ale ludzie z takim nastawieniem. No nie będą odnajdywać się w handlu, gdzie musisz wpływać na sprzedaż, tak? Do handlu, do sprzedaży musisz szukać ludzi, którzy chcą zarabiać pieniądze, dla których pieniądze są ważne. I takich zatrudniaj i kieruj ich odpowiednim systemem prowizyjnym, premiowym, nagród, obojętnia. Dobrego dnia i dobrych prowizji.